Wczoraj pojawił się odcinek, w którym jedliśmy lody ekipy. Dzisiaj takiego odcinka nie będzie. Ale chciałbym na samym początku powiedzieć wam, że jeżeli macie jakiś pomysł, jak mógłbym wykorzystać lody ekipy, jaki byście chcieli odcinek z nimi zobaczyć, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Ja tylko wam powiem, że niestety YouTube coś ostatnio świruje z moimi filmami i pod niektórymi filmami wyłącza mi komentarze. W sensie to jest tak, że po prostu one jakby się wyłączają, ja je mogę włączyć z powrotem i one później znowu się wyłączają, mogę znowu włączyć z powrotem i to tak jakoś dziwnie się psuje. Nie wiem totalnie o co chodzi. A jeżeli działają teraz komentarze, to napisz koniecznie, jaki odcinek z lodami ekipy powinienem nagrać, jaki byś chciał zobaczyć, a ja postaram się takowy właśnie nagrać. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać, jakie zmiany naszły tutaj na Palionowie, ponieważ troszkę pobudowaliśmy z tego powodu, że jak wiecie, mamy ogromny krater w Palionowie, który trzeba jakoś zagospodarować, bo jest tam aktualnie strasznie, strasznie nudno. Ale zanim jednak wam to pokażę, to koniecznie stawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawienie subskrypcji was nic nie kosztuje, a będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieć, co tutaj się dzieje, a myślę, że warto, bo odcinki są codziennie o godzinie 19:19. Nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Halo, halo, witam wszystkich, bardzo serdecznie, jestem oczywiście przed moim domkiem w Minecraft. Opowiem wam szczerze, że mam dzisiaj mega, mega dobry humor, jakoś tak kurczę nosi mnie. Z tego powodu, że dzisiaj był ostatni dzień mojej szkoły. Ja skończyłem w tym dniu dzisiejszym, skończyłem szkołę. Jutro mam zakończenie roku, odbieram świadectwo ukończenia szkoły. Jestem w szoku, no po prostu nie mogę się już doczekać tego momentu, w którym odbiorę to i będzie już takie zakończony ten etap w moim życiu. Więc ja się mega cieszę, niestety wam domyślam się, że zostało jeszcze trochę lat tutaj pracy, prawda, jeśli chodzi o szkołę, więc pewnie wam to jeszcze trochę zajmie. Oczywiście życzę wam powodzenia i wytrwałości. Za mną ten koszmar, już jest za mną po prostu ten koszmar i już mnie to totalnie nie interesuje, już po prostu nigdy w życiu nie wracam do szkoły, to jest tragedia. Ale nieważne, w każdym razie wróćmy do naszych... Wróćmy do priorytetów, ponieważ priorytetem jest Palionowo oczywiście. I patrzcie, w ostatnim odcinku mi tutaj Dave ukradł głowę, którą, znaczy głowę, globus mi ukradł, który jest wielkości głowy, można go założyć na głowę, ale ukradł mi globus, a on tu pięknie mi się prezentował, więc jakby niech tutaj zostanie. I uwaga, bo powiedziałem wam, że zmieniły się trochę rzeczy na Palionowie, ponieważ krater został jakoś zagospodarowany. Już nie mogę doczekać, aż wam to pokażę, ponieważ ten krater naprawdę bosko wygląda już i będzie naprawdę mega dobrze to wyglądać. Ja już jestem pewien, że będzie naprawdę ten krater mega dobrze wyglądać i mam nadzieję, że wam się on spodoba oczywiście. Zanim jednak to w czasie jak tam idę, to powiem wam jeszcze o jednej sytuacji, ponieważ syn Paliona, jak wiemy już po poprzednim odcinku, na przedwczorajszym odcinku, dowiedzieliśmy się, że Lucyfer ma kolejny cel i kolejnym celem jest syn Paliona, więc to musimy jakby obczaić, ponieważ to jest totalnie podejrzana i dziwna akcja. I jak widzicie, patrzcie, jak się tu pozmieniało. To tak dobrze wygląda teraz, że ja jestem naprawdę, no mi się mega to podoba. Czekajcie, tutaj jakoś wiadra mi się podrzuca, albo ja mam elytrę, no to sobie możemy elytrą. Uwaga, robimy tak i patrzcie jak to wygląda. Tu może odlecę, albo tak, o tu z tej strony stanę. Patrzcie, to tak dobrze, nie wiem, mi się to tak mega podoba. Tu jest taki wodospad, który spływa. Mamy takie różne tutaj jakby pola i tak dalej. Jak widzicie, postanowiłem zostawić te miejsca jako takie muzeum, które wspomina tamten czas, kiedy tutaj była ta bomba i tak dalej. Więc zostawiłem tamto tutaj, tamto tutaj, co? Zostawiłem te wszystkie, jak to się nazywa, detonatory, czy takie rzeczy, co tutaj były właśnie połączone z tą bombą. Są normalnie, zostały i są zrobione w formie takiego jakby muzeum, jeśli to tak można nazwać. No, a tutaj mamy oczywiście nasz fajny wodospad, który myślę ładnie się prezentuje. No ogólnie mi się tu naprawdę mega podoba. No nie wiem, to... O kurczę, co jest? Dlaczego ja nie mogę wylecieć do góry? Ej, co jest? Ej, psu... Co jest? Okej, dobra, coś tu się popsuło. Nie mogłem normalnie wylecieć stamtąd. Ale patrzcie, tutaj jeszcze wam jedną rzecz pokażę, bo musimy stąd zrobić jakieś wyjście. W ogóle zniknął komisariat. Już go rozebraliśmy też, ponieważ... No było powiedziane, że trzeba się go pozbyć, bo on tutaj totalnie nie pasował, więc tutaj mamy totalnie jakieś miejsce na coś innego. Ale ten jakby komisariat oczywiście, myślę, że może się pojawić w jakimś innym miejscu. Albo jakoś odnowić można Lucyfera. Ej, dobra, ściąga tą elytrę, ona się jakoś psuje, to jest, nie wiem, totalnie mi się to nie podoba, że tak się dzieje. Więc może ja po prostu zostanę przy waleniu wiader w Minecrafcie. O nie, tutaj mi się to rozleje. O nie, czy ja coś zniszczę tym? Nie, nie zniszczę. Ale jak widzicie, mamy tutaj takie jakby to powiedzieć... Pola, na których można jakby chodzić, ponieważ są tutaj tak pięknie zazielone. Tu by można było dać jeszcze to. Tylko nie mam tego więcej, na razie przy sobie nie mam nic, odłożyłem do skrzynki. Ale jak widzicie, wygląda to mega dobrze. No nie wiem, mi się to tak podoba strasznie.
Mega to jest. No i tu oczywiście jakby myślałem nad tym, żeby jak tą tamę też spuścimy, żeby ta woda, która się tutaj rozleje, tu jakoś spadła w formie jakiegoś wodospadu i połączyła się też z tamtym, więc tu będzie jakiś taki, podejrzewam, że trochę większy ten wodospad. No i to będzie naprawdę, no będzie to mega dobrze wyglądało, ja już się nie mogę doczekać, bo naprawdę to super wygląda i patrzcie to. O kurczę, o kurczę. O, zapomniałem, że nie mamy elektry. Ale dobra, tu jak widzicie zrobiłem taką szybę, żeby widzieć tutaj, mieć wgląd na ten kanion, bo to jest taki kanion po prostu, który jest jakby... No nie chcę go zamurowywać, bo to by było takie sztuczne bardzo. Więc po prostu zrobiłem tutaj taką szybę. Tutaj będzie się dalej coś ciągnąć, tutaj z tej strony akurat zamurujemy to jakoś. Tutaj coś się porobi, żeby to jakoś fajnie wyglądało. I będziemy mieli tu fajny wgląd w taki kanion, w którym będą się nam respić mowy na pewno, no ale trudno. No ale ogólnie mega mi się podoba ta dziura, zaczyna ona jakoś wyglądać. Więc ja mam nadzieję, że ona za niedługo będzie jakoś Kurczę, no nie wiem, strasznie się psuje ta elytra, nie da się nią lat... O, Daveson! Dobra, czekajcie, czekajcie, uwaga, śledzimy. Siema Daveson, jak życie Dave, ładna dziura, wiem, ale musisz przyznać, że jest piękna. Dobra, ja lecę. Nie wiem, po co mi tutaj tego ziemniaka zostawił. To jest totalnie dziwne, ale ten, dobra. Teraz czekajcie, bo ja bym się chciał włamać do domku od syna, tylko on nie może tego widzieć. bo to by było troszkę podejrzane, gdyby to zobaczył, więc dobra, wejdźmy sobie tędy. Ja chcę się włamać do domu syna, ponieważ, uwaga, ostatnio dowiedzieliśmy się, że Lucyfer ma jakieś plany w stosunku do syna Paliona, że on jest jego kolejnym celem, więc podejrzewam, jak to Lucyfer pewnie zostawił jakąś informację tutaj w tym jego domku. Tutaj widzę, że spiżarnia jest pusta, no nie najlepiej, ale dobra, w skrzynkach nic nie ma. Czy w smokerze nic? Tu w ogóle chyba, czy tu się da w ogóle zostawić jakiś item i go po... Nie, no wraca do ekwipunku, no to nie dałoby się, to dobrze wiedzieć na przyszłość. O, jest jakaś książka. Zarazem przejście pod moim domem, nie wiem odkąd prowadzi, muszę to sprawdzić. Piszę tę książkę na wypadek, gdybym wpadł w pułapkę. Zarazem przejście pod moim domkiem. Czy to chodzi o... Czy to chodzi o tamten... Jest do syna. Czekajcie, czekajcie. Synie Paliona, tu Lucyfer. Pewnie o mnie słyszałeś i domyślam się, że nie słyszałeś nic dobrego. Ale oni cię okłamali? To nie ja tu jestem potworem? Pod twoim domem jest moja komnata, tam będziemy się kontaktować. Okej, czyli to jest jakoś połączone, czyli on odnalazł... Tu jest jakaś książka, w której odnalazł... Nie, to jest kloc. Zarazem przejście pod moim domkiem. A to jest pod domkiem kloca, czyli to w ogóle nie dotyczy tego. Ej, dobra. Dostał informację, biorę to ze sobą, nie mogę tego zostawić, nie mogę narażać syna na to, że on tutaj będzie jakby szukał informacji na ten temat. Wow! Ała, mam elytrę dalej, to jest niebez... ale dobra, potrzebuję ją teraz, więc uwaga, zlećmy tam na dół, ponieważ tutaj jest komnata, którą odkryliśmy ostatnio i to jest... Myślałem, że to o nią chodzi, ale tu ewidentnie, patrzcie, ewidentnie to jest pod domkiem syna. Czekajcie, aż to zerknę z tej strony. Czy to jest równo pod? To jest, no prawie równo pod. No prawie, no ale... Ale ta komnata na pewno jest pod. Ja nie mogę, to czekajcie. Inaczej, musimy jeszcze sprawdzić jedną rzecz. Sprawdźmy kordy tutaj. Na przykład środek domku. Środek domku, jak tu wyglądają kordy na środku. Uwaga, jest minus 340 na minus 100. Na minus 200 liczmy. Minus 340 na minus 200. Dobra, i teraz sprawdźmy po prostu, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o tą bazę. Czy ona też jest na takich samych kordach? Ponieważ tutaj. No, kto pamięta, ten wie. To było 2 dni temu, że to odkryliśmy tutaj. Ale jeżeli to jest na tych samych kordach. Czekajcie. Minus 340. Ej, to jest równo pod tym domkiem. To jest równo, bo było minus 340, minus 200. To jest równo pod tym domkiem. Czyli tam... O kurczę, rozwaliłem to. Dlaczego to tak zarosło tutaj tak szybko? Ej, czyli równo pod... Czekajcie, zrobię to tu, żeby się nikt nie zorientował, że ja tu coś grzebałem. Dobra, ale równo pod domkiem syna jest ta baza. I to jest to, tu jest ta ukryta wiadomość do tego. Tu jest to, że... O kurczę, rozwaliłem to. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, czy ja to mogę? Tu mogę. Ej, tu jest co innego napisane! Mój ulubieniec? Ej, on... Tu na początku było to napisane, że to jest jego nowy cel. Lucyfer zmienił nazwę tych... Zmienił tabliczki po to, że jak syn tutaj przyjdzie, żeby zobaczył, że on niby lubi syna. Ej, dobra, ale to jest... Ale on tutaj tak gra na uczuciach, ten Lucyfer. Ej, to mi się totalnie nie podoba. Przecież tak być nie może, że on tutaj będzie go tak wrabiał i robił z nim takie różne rzeczy. To mi się... Nie, czekajcie, ja tego tak nie mogę zostawić. Mi się to totalnie nie podoba. Ja tą książkę... No, tą książkę to byśmy potrzebowali, ale idę... Zbiorę jakieś tabliczki, w sumie. Co się zrobię sobie z drewna, bo tutaj mamy sporo tych... tego drzewa. I ja lecę zostawić wiadomość do... O, tu jest takie fajne ten, że to już nie drzewo, więc nikomu nie będzie tego szkoda. Dobra,
Robimy tak, robimy crafting. Robimy to. Stawiamy crafting. I robimy szybko tutaj tabliczki, ale chcę zostawić informację do Lucyfera. Tak być nie może, niech zostawi syna w spokoju, ponieważ brał się za mnie, brał się za Dave'a, teraz bierze się za syna, mi się to totalnie nie podoba. To jest jakaś tragedia i tak totalnie nie powinno być. Jest to chore, tyle powiem. Ej, tu nie ma już tej pułapki! Ej, co jest ta... Czy Lucyfer tutaj był i to naprawił? Bo tej pułapki już tutaj nie ma. Ej, dobra, to jest dziwna akcja. Ja tutaj gdzie zostawię te tabliczki, czemu nie? Tutaj go zostawiamy. Lucyfer, zostaw syna w spokoju i odejdź z Palionowa. Już dość nam utrudniałeś życie, ale przegrałeś, więc odejdź i nie wracaj. Wracaj, dobra, ciężko się pisze tak. I teraz ja mu tu zostawię taką chamską, o, taką krzyczącą minkę, o. No i dobra, zostawiliśmy mu wiadomość. I niech zostawi syna w spokoju, bo ja nie mogę na to patrzeć, jak on tutaj torturuje jedną osobę po drugiej. Ja już mam tego serdecznie dosyć, więc niech on zniknie, niech te wszystkie jego tajne bazy znikną. Ja już go totalnie nie chcę widzieć, to nie jest miejsce dla niego. A ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, tu latając w powietrzu. Żegnam się z wami, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Co wam mogę powiedzieć, miłego dnia i powodzenia w szkole, kto wraca do szkoły w maju, pozdro. Trzymajcie się, elo, pa pa!